Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z Gliwickiego parafialnego przykościelnego ogrodu. Dzisiaj jest 13 czerwca 2023 roku i zerkamy do naszych tekstów z Biblią na co dzień. Pierwszy pochodzi z 4 Księgi Mojżeszowej, z 14 rozdziału i 17 wiersza. Niechże więc teraz wielką okaże się moc Pana mojego, jak rzekłeś. I w Ewangelii Łukasza, 1 rozdział, 49 wiersz. Maria powiedziała: wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Dwa bardzo odległe historyczne teksty. Pierwszy pochodzi ze Starego Testamentu. Tam Mojżesz mówi o mocy Pana, wychwala Boga, mówi o tym, jakie cuda Bóg czynił, chcąc też błagać o łaskę dla ludu izraelskiego, jego dalsze prowadzenie. I drugi tekst, kiedy Maria mówi, że wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny i święte jest imię Jego. Pamiętamy, że prosta dziewczyna, kilkunastoletnia żydowska dziewczyna, otrzymuje niesamowite posłanie, niesamowitą misję, ma urodzić Boga, Zbawiciela świata. Niewyobrażalna sytuacja dla nas dzisiaj, niesamowite wyróżnienie i zadanie, które w zasadzie ciągle trwa. No przecież dzięki Jezusowi możemy cieszyć się naszym zbawieniem i tutaj na ziemi i wieczności. Ale moi drodzy, zapytam dzisiaj Ciebie, zapytam Was, jakie Ty przeżywasz cuda czy doświadczenia z Bogiem w swoim życiu? I być może teraz pomyślisz sobie, no takich cudów jak Maria, czy takich cudów jak Mojżesz, prowadząc lud na pustyni, na pewno nie będę przeżywał. Ale czyżby? Jeżeli zastanowiłabyś się dzisiaj, zastanowiłbyś się dzisiaj, to może znajdziesz takie rzeczy, które nie były po prostu udało mi się, czy miałem szczęście, ale były Bożym dotknięciem, Bożym cudem. Pomyśl w dzisiejszym dniu o tych wszystkich rzeczach, dziękuj Bogu i ciesz się, że Bóg ma Cię w swojej opiece. Możesz też prosić o takie cuda i mieć nadzieję, że Pan Bóg je spełni. Pan Bóg się objawi i Tobie w Twoim życiu, poprzez jakieś wydarzenie, poprzez jakąś sytuację, gdzie niemożliwe stanie się możliwym. I mamy jeszcze pieśń księdza Leszka Czyża. Przy okazji bardzo serdeczne pozdrowienia, Leszku, dla Ciebie z Gliwic, dla Malinki. Pieśń, która jest zapisana w śpiewniku Będę śpiewał i grał, pod numerem 135. Idź i moc Jego głoś co dzień, jak wspaniałe dzieła uczynił. Idź i głos Jego, i głoś Jego moc co dzień, bo wielki jest On i w siłę i w majestat. Radujcie się, bo On królem jest. Ta zwrotka pieśni jest podsumowaniem tego wszystkiego, co powiedziałem. Jeżeli odkryjemy, że Bóg jest Bogiem cudów, to nie pozostaje nam nic innego, jak iść i z odwagą głosić, opowiadać o Jego cudach. A takich cudów w Twoim i moim życiu na pewno znajdzie się wiele. Wszystkiego dobrego, miejcie dobry dzień i idźmy dzisiaj i głośmy, opowiadajmy o naszym wspaniałym Bogu, o Jego cudach i miejmy tą radość właśnie z tego powodu, że On czyni rzeczy wspaniałe, niemożliwe i niesamowite. Miejcie dobry dzień, zostańcie z Bogiem.